Salve onorevoli, eccoci qui, un nuovissimo episodio su Arcolos, cioè le cronache di Mirtana, Arcolos su Gothic 2. Io sono l'Arax di Cormaris, è passato un po' dall'ultimo episodio effettivamente, proprio perché vedo che non c'è moltissima interazione, quindi mi sto concentrando un attimo sulle altre serie. Se mi fate vedere un minimo più di interazione con questa serie, mi fa più che piacere. Con interazione intendo anche semplicemente un commento, ragazzi, nulla di che. Ora, ci eravamo lasciati che abbiamo esplorato, diciamo, tutta la parte sud dell'isola e ora possiamo andare a avanzare anche verso la parte nord. Nel fienile mi era stato vietato l'accesso, però se ora ci entro, visto che lui non è a guardia, che succede? Quanto pare nulla di che. Robis. Fatti i cazzi tuoi. Un borsello. Mondra d'Ezzesia. Ah, solo perché entro in quella camera, va bene. Il resto ci posso andare, però quella camera. Porco Robis. cielo. Quella roba blu, che cazzo è? Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego Comunque wyglądasz. qualcosa mi dice che è meglio andarci. Tra l'altro avevamo anche poca vita. Direi che facciamo un bel sonnellino prima e continuiamo a esplorare la parte nord, sperando che poi finisca. Anche perché comunque, a quanto pare, insomma, l'ambiente è grande perché posso presupporre che ce ne siano pochi. Cioè, nel senso, c'è questo, poi sicuramente ci sarà la città grande, fine. Anche perché immaginare di avere più di 20 e passa luoghi, porco giura, diventa un attimo traumatico. Ci mettiamo a letto? Mattino seguente, vai, tranquillitevi. Con tranquillità. Hai dormito bene e ti senti riposato? No, 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 che cazzo fai? Allora, è vero che qua devi finire l'animazione, se no se ci riclicchi lui. Ecco, devi aspettare, prendete la telecamera uno scatto, se no lui si risiede, si rimette a dormire, fa un po' quel cazzo che vuole. Ad ogni modo, andiamo a esplorare la parte nord cercando questo famoso alchimista che io ricordi bene. Tra l'altro non so nemmeno dove cercarlo. Lui si è rimesso a guardia, di qui ci siamo stati, sì, di lì è la parte dove abbiamo incontrato lo zio, uno scarafaggio. Ok. Scarafaggio mio. Perfetto, qui abbiamo spazzatura, robe interessanti da raccogliere. Questo mi dà di luogo segreto, almeno in parte. Pianta curativa mia. Scarafaggio, anche tu sei mio. Aspetta. È così. No. Amico mio. Cioè, stiamo parlando di uno scarafaggio, eh? Ecco. Combattimento, porco giù del combattimento. Allora, riestragga la spadina. Il nostro amico ammazza scarafaggio, porco giù, la voglio. Voglio un premio per avervi liberato dalla piaga degli scarafaggi. Ok, lì che cosa abbiamo? Erba del fuoco e vecchia moneta. Devo ancora trovare questo ipotetico e famoso collezionista che vuole le vecchie monete. Sarebbe veramente utile perlomeno per farci un po' di soldi e comprarci un'armatura migliore. Al momento che eravamo lì per lì per ottenere l'armatura e invece no, lo stronzo fa prezzi di merda, quindi non possiamo prendercela. Una chiesa, che bella. Questa mi sembra la villa dell'ipotetico proprietario del villaggio, del Bezwłaściwego governante. klucza nigdy tego nie otworzę. Ok, niente chiave, niente confessione. Sambuco blu, tu preghi fuori alle tombe. Erbacce. Va bene, guarda che bravo uomo che sono, ti tolgo le erbacce dalle tombe. Sir William, signore di Silbak, Lady Adona di Silbak, te che eri l'amante? Ehi, niestety jestem zajęty. Nie pomogę ci. Ah, così, di cattiveria. Figlio di Troia. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Porco Giuda, però, cimitero con i ratti, le cose, anche un po' meno. Che cazzo. Ok,
Sarebbe bello riuscire ad avere un barile tipo per iniziare a disseppellire la gente. Guarda, c'è qui, prende il barile. Sì, il barile. Niente. Comunque, per chi non volesse sapere la differenza tra un barile e una pala, il barile, diciamo, è a pianta rettangolare. Hendrick. Vino. Ah. Oro. Bastone affilato. Ma in che senso bastone affilato? Mi permetta. Cioè, che significa bastone affilato? Danno da taglio 20, il nostro. Usato tra l'altro per la fabbricazione di archi. Vabbè, danno da taglio 15. Però con la perforazione armatura 10 che non è male. Anche perché voi dite, vabbè, usatela di usarla solo contro i personaggi che hanno armature. No, in realtà anche molti nemici, animali hanno l'armatura di fondo. Qui non sappiamo che c'è scritto. Le tombe si compenetrano un pochino. E va bene. Insomma, è una mod amatoriale, già è tanto che sono riusciti a tirare su tutto questo sistema che è veramente lodevole e bello. Per il resto, qui che abbiamo? Ah, tu dovresti essere il famoso alchimista. Teoricamente. E perché c'è dello sporco per terra? Non dirmi che vuoi che ti pulisca la casa. Qui che abbiamo? Esperienza efficiente, l'alchimia consta di tre livelli. Mentre il primo può essere espresso attraverso la lettura, solo un buon mentore potrà insegnarti quelli successivi. Ogni nuovo livello permette di produrre pozioni più potenti. Principiante, vabbè, esperto maestro. Vabbè. Basi dell'alchimia. Nie znam się na otwieraniu Ci zamków. mancherebbe che lo Bez sai fare. właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu, Hej! Lovkar. E tu chi sei? Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, lokwar tamto, lokwar kim jesteś? Lokwar boli mnie palec, lokwar mam Beh, sraczkę. magari per la Ma diarrea, już tego serdecznie effettivamente. dość. Sai davvero usare la magia? Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Ah, bene. Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, Ale? ale jestem zmęczony. A ty na moje oko i tak nic z tego nie zrozumiesz. Bene. Hai familiarità con le Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No. No to znasz już odpowiedź. Beh, effettivamente Naprawdę, sì. pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Vabbè, potresti insegnarmi Mógłbyś l'alchimia? nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym, co prawda, nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale najpierw musiałbyś przejść test. Cioè? Jaki test? No, test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna? Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i Ora siłą ci w chiede 100 pozyskiwaniu pezzi d'oro, quindi se sei trudno-dostępnych perseverante składników. paga. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać trzy zadania. Sono pronto. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. Wytrwałości.
weź tę miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem i plecy mnie rypią, a na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. A eko! Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. I natura in questo villaggio ci hanno usato come scaloppino del cazzo, porco Giuda. Allora, dov'è la scopa? Ok. Sì, ma così non ne vedo un cazzo. Questa è la scopa. Sì. Oddio, ma veramente, cioè ormai in questo villaggio mi mettono a scopare, mi mettono a cucinare. Sono diventato la loro signora dei servizi, porca puttana. Ho pulito, va bene. Ho fatto quello che mi hai chiesto. Zrobiłem o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie. Seriamente. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Grazie a Dio. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Okej, kiedy jesteś wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Bene! Cioè, ok, gotico, passione per la casa, giardinaggio... Passione per il furto di povere locandiere. Andiamo avanti. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Manda Kurt, ho sentito che gli devi un favore. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze, mów czego dokładnie potrzebujesz. Mio fratello è stato punto da una sangue mosca. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. La forza della perseveranza. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Okej, okay, Quindi? Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Okej. Okay. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Bene, se ti go facciamo uno scambio. Bastone del novizio. Ok, anche se la magia non è mai stato il mio forte. Tanto meno la mia predisposizione e abbastanza niente, quindi fine. Ok, qui abbiamo un po' di piante, credo. Quella c'è una sorta di uccelliera. Dai, amico mio, un po' più reattivo però, su via, che cazzo. Ah, figlio di Troy, ma che cazzo è? Porco Giuda! Chi cazzo l'aveva visto, notato? Sto brutto stronzo. Essenza curativa. Ma veramente?
Essenza di mana, interessante. Magari queste servono per curarci permanentemente. Però come cazzo ti viene ad avere un cazzo di ratto talpa nel giardino? L'altro vecchia moneta. Cioè, tra l'altro mi ha fatto un danno assurdo, ma non me ne ero minimamente accorto che sto stronzo ci stava attaccando. Qui nelle terre distrutte. Meno male che hai un bel giardino, porca troia, amico mio. Erba del fuoco. Ok. Tra l'altro, vediamo che cazzo sono le essenze. Credo me ne abbia buttate giù. No, manco per il cazzo. Un sacchetto di pepe, no? Dove me ne buttate le essenze? Perché il problema è, essendo scuro il menu, non è che si capisce una minchia. Ad esempio, questo che cazzo è? Rapa. Come faccio a capire che è una rapa così? Zucche, in quantità industriale. Ah, essenza di mana. Rigenerazione di mana più 25%. Rigenerazione dei punti ferita 20%. Ma queste sono permanenti, momentanee. Se qualcuno lo sa, me lo scrivo nei commenti gentilmente. Ok, dobbiamo parlare con il ragazzone. Però direi che ci andiamo prima a vedere la casetta. E poi c'è un bel furto alla locanda. Poi vediamo se abbiamo ancora abbastanza tempo per fare qualsiasi cosa. Folkart. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Ma così di cattiveria, no? Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Cosa ci fai qui? Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Come va? Jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Citazione shakespeariana. Perché manca il sostituto? Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Forse potrei controllare cosa gli è successo. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Perché no? Czemu nie? Mogę spróbować. Masz czym się bronić? Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć choćby najprostszą lagę do obrony. Qualunque cosa andrebbe bene. Coś by się przydało. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Perfetto. Dzięki. No, come spada rugginita. Dai, che merda mi ha dato. Czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz? Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Non mi interessa le armi pesanti, onestamente. Quindi tu mi hai dato una spada arrugginita. Wow. Danni da taglio 15, la nostra fa 15. Abbiamo anche penetrazione armatura, te fai semplicemente schifo come spada. Qui abbiamo la casa del governatore, credo. Ora andiamo a dare una bella. Aspetta. Ok. Ratto gigante. Porca troia. Perché tenete nei giardini ratti giganti? Cos'è, una specie di roba da nobili? Borsa di cuoio. Dammi i tuoi money, mia piccola borsa di cuoio. Ti sborso tutta. Vieni qua.
Ah, 25, non male ragazzi, non male per nulla. Allora, quindi, vediamo la casa, soprattutto se riusciamo a rubacchiare qualcosa, ma dubito perché qui appena entri una casa trovi 30 persone che iniziano a inseguirti, a rompere i coglioni. Guardia del corpo. Ah, ok, tu sei un'armatura, dicevo, porca troia, se questi sono i soldati dovremmo affrontare. Ok, grazie tuoi. Abbiamo dell'uva. Sacchi di Albin. Gilles. Ehi. Na wszystkich bogów. Co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Sei una cuoca? Jesteś kucharką? Powiedz mi, jak na to wpadłeś? Pomyślmy. Może dlatego, że mam na sobie ten fartuch i trzymam w ręku oto patelnię. Oczywiście, że jestem kucharką i to bardzo, bardzo zdenerwowaną kucharką. Va bene. Chcę to wiedzieć, co stawi kucinando. Przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, Così. A jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? Sì, ti sta bruciando la cucina, ragazza mia. Sì, si sta bruciando la cucina. O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! Ma così, metti le mani sul fuoco tranquillamente. A wszystko to dzięki tobie. A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Porca troia. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Cucini per Albin? Gotujesz dla Albina? Od czasu, gdy Ramsay i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia. Porca troia, per tre secondi che ti sei distratta, che cazzo di precisione culinaria hai? Forse potrei aiutarti. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso. Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Non hai nulla da perdere, di fatto. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. Okej. Ma noi ce l'abbiamo della carne? Pecora. Ratto talpa. Ratto. Porca troia, che dieta che abbiamo, eh? No, non ce l'abbiamo. Però si può dire che abbiamo una cazzo di dieta di ferro, porca puttana. Nel senso che il nostro stomaco, se non ci ha già ucciso, è morto da solo. Qui che abbiamo? Sorta di libreria. Abbiamo una lettura. Vabbè, cazzo, qui sempre tutorial su tutorial. Va bene. Bellissimo. Grazie per avermi detto come si suddividono le armi. Albin, ti spiace se ti frego un attimo lo scaffale per libri. Ok, l'arco. Qualcos'altro di scontato sui libri? Ah, ok, pensavo avesse estratto un'arma, invece non aveva estratto semplicemente... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Chiave giusta, col cazzo che abbiamo. E tu che fai qui? Osservi il villaggio da bravo. Qua si mette qui e comincia a fare... Popolo di italiani! No dai, smettiamola ragazzi, qua mi banano il video. Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Ok. Aspetta, 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 che questa non mi scappa. Tac. L'ho detto e l'avevo visto. Ok, Albion, tua moglie si sta dando all'alcolismo, non so se è normale.
Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje podczas nieobecności miłościwego Sir Ramseya. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Niech ci nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Non mi interessa più del resto, anche perché porco Giuda abbiamo appena fregato interi campi di zucche e tutto il resto, quindi abbastanza niente. Diamo un'occhiata qui. Ok, non ci dà l'oro, ma principalmente porca troia. Smettila di leggere. Staccati da lì. Bravo. Ok, cioè, ci dà informazioni sul background, la storia e il resto, a quanto pare. Troppa d'oro di Ilmos. Oh! Troppa d'oro. Fammi salvare perché mi sembra un po' troppo tutto un po' troppo semplice, eh. Tuk. Fantastico. Il ragazzone si dà anche a Narghile nel tempo libero, come criticarlo? C'è. Non è l'oggetto piuma. Dimmi che posso disegnare anche le cose come si chiamano. Mi sono preoccupato, ho già dovuto sentire pure io. Cazzo, c'è uno dietro di me. Aspetta. Allora. Quel piatto è mio. Fine. No. Com'è che si saltava? Ecco. Allora, eccolo lì, mio! Ho detto che doveva essere mio ed era mio. Qui nulla di che, vabbè, scrigni sicuramente non riuscirò ad aprire, scaffale per libri. Ok, fine. Sto guadagnando moltissimi punti esperienza grazie ai libri, però vorrei anche un minimo più di... Ciao! Credo che sia arrivato un po' tardi perché t'ho già fregato tutto fondamentalmente. Speriamo che le statue d'oro valgano almeno un bel po'. Quantomeno per ripagarci un'armatura decente, un'arma decente. Non che ci andiamo con i coltellini per fabbricare archi, i falcetti. Che cazzo, non stiamo portando avanti una rivoluzione proletaria. Dobbiamo combattere una guerra, ragazzo. Ok. Se noi salviamo... e teoricamente ci avviciniamo di soppiatto di qui. Marta. No, che cazzo fai? Riprenditi, amico mio. Nessuno mi ha visto. È stato seriamente così semplice. Fregargli uno stufato sotto il naso. Ok. Perfetto. Non immaginavo veramente che era di una semplicità così disarmante. Pensavo, cazzo, ma metti sta missione, magari dovremmo venirla a fare quando abbiamo sbloccato furtività e altro. Ok. È sufficiente? Tyle wystarczy? Oh, z pewnością. Dzięki, małe. Przepyszne. Sì, però non farti venire un orgasmo sotto la veste. Marta, złota kobieta jest. Ok. Ora te lo mangerai tutto di fronte a me? Nauka wymaga poświęceń. Non ho dubbi, guarda. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Questo è tipo Karate Kid. Czas na ostateczny test. Togli la cera, metti la cera. Siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły.
bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. A, perché prima stavi scherzando allora. Drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. In che mostri sono, scusami. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Cioè tu fai invadere costantemente la cappella dei mostri per mettere alla prova i tuoi seguaci. Bene. Ok. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Io non so se tu stai veramente scherzando, vuoi di fatto veramente che io li affronti con la scopa. Rama pesante. Cioè, veramente? Ma posso equipaggiare la scopa per curiosità, eh? No, legno per fabbricazione armi, scopa. No, aspetta. Ok, non so che mostri ci sono, però la scopa non la posso equipaggiare come arma, quantomeno che io sappia. Quindi, ad ogni modo, signori, fatto ciò, vi dico che sono costretto a lamentarvi che il tempo è tirato. Ci becchiamo nel prossimo episodio.